Cześć Wam, witam na kolejnym moim filmiku. Właśnie projekcik opuścił warsztacik, więc czas na sprzątanie warsztatu. U mnie jest taka tradycja, jak to się mówi, że po każdym projekcie jest główne sprzątanie warsztatu. Zalegających wiór, odpadków, ścinków. Także biorę się za chwilę za posprzątanie. Tutaj pod stołami też wszystkie ścinki, śmiecie, wióra są wymiatane. Stoły są czyszczone oraz zabezpieczane chemią przeciw odpryskami, żeby się później dobrze pracowało. Jechała, ustawiona, wyregulowana, bez żadnych problemów, wszystko działa tak jak należy. Krótka prezentacja. Jest to maszyna do otrząsania owoców, wiśni, śliwek, jabłek.
Tak więc wszystko działa jak należy. Ta podpórka, niektórzy pytają, ta podpórka tylko służy do postawienia maszyny, jak się odepnie od ciągnika rolniczego, bo inaczej bez niej to by się maszyna przewaliła. Przewróciłaby się, bo by nie trzymała śruba rzymska. W pole podnosimy, stopki składamy, odejmujemy to i jedziemy w pole bez tej podpory. Podpora zostaje na podwórku i ona tylko służy do stacjonowania otrząsarki. A tu wersja rozszerzona z wentylatorem, z plandekami. Dzięki za oglądanie. Jeśli się podoba, to proszę o suba. W razie pytań proszę pytać w komentarzach. Cześć, pozdrawiam Was i zapraszam na moje inne filmiki. Hej!